Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Red Dead Redemption. Standardowo już na początku odcinka przypomnę o wszelkich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. My sobie podążamy do Johna. No, John tu siedzi w środku chyba, tak? W środku siedzi. Zobaczmy, co ma John dla nas tym razem do zrobienia. Chyba jakaś knajpa, salon właśnie. Fajnie, że dzień, że czas się przewinął do dnia. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well... We're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. Where are we going? Just need to pick up something. Kurna, widzicie, to były takie czasy, kurna, piraci, później właśnie... Tether the horse and I'll meet you across the street. Później właśnie, wiecie, bandyci i tak dalej, nie? Ja zastanawiam tylko jedna rzecz, bo to wiecie, Europa, wszystko to jest Europa i Kościół praktycznie, bo to się od tego zaczęło, wymyślenie waluty jakiejkolwiek i tak dalej, to chyba i Azja i Europa to w ogóle opracowały razem, żeby wiecie, też szlaki wymiany i tak dalej, no bo towar za towar przestał się opłacać, nie, bo coś było bardziej egzotyczne od czegoś, nie? Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Okay, w takim razie mamy kupić sznipelinę. A to będzie w karabinach? Aha, i dostaniemy taką darmową, co? Elementy, lufa. Ulepszone gintowanie, no zwiększa to zasięg. Ona kosztuje $20. Aha. A ulepszmy ją sobie, w sumie wiecie. Celownik optyczny. Nie widzę, żeby się mi coś zmieniało oprócz długości samej z siebie. Tutaj tylko swoje osłona. Tutaj też się nic nie zmienia. Okej. Okay. Amunicja. Ekspres szybka. Ta ma większy zasięg, a ta ma większe obrażenia. Dobra, nie kosztuje to dużo. Nakupowałem w ogóle w cholerę remediów wszelakich. No, wykupię każdą amunicję. Dobra, mam $157 jeszcze. Wróćmy do spisu treści. Musiałbym jeszcze coś zrobić.
Właśnie tutaj jest ulepszanie broni, nie? Ja mógłbym sobie moje rewolwery pokombinować z nimi. Mogę tylko wyczyścić broń, co? A i teraz mogę coś tworzyć. Chwyt, lufa. Długość. Krótka lufa zmniejsza celność. Mogę ją skrócić. Nie można niestety jej wydłużyć. Nie da się, nie? Gwint lufy troszeczkę zwiększa zasięg. To mi tutaj dużo nie da w rewolwerze. Ale tutaj to bardziej by było, wiecie, o obrażenia by chodziło, nie? Troszeczkę celność. Tutaj mi nic nie zmienia. To jest tylko, wiecie, już dla wyglądu, nie? Ewentualnie amunicję mogę do niego dokupić. Tutaj trochę mam. Ta zwiększa obrażenia, ta zwiększa zasięg. Dobra, amunicja zawsze, wiecie. A, to jest z zamkiem obrotowym. O! A jeszcze Cattlemana. Mogę go wyczyścić to raz. Nie, dobra, to mi się nie przyda. Celownik mechaniczny. Nie, oni tak walą, kurwa, jakby chcieli, a wiecie. Amunicję tylko mogę mu dokupić. O, mam w cholerę amunicję ekspert. Nie wiem, czym się różni amunicja szybka. Uzupełnię jeszcze tą. Dobra. By było chyba na tyle. Mamy karabin z zamkiem obrotowym, ale czy z niego się będzie dało strzelać szybciej? Dobra, wsiadajmy na konia. I tu tracę strasznie dużo czasu do takich pierdołach. Wiecie, oczywiście najfajniejsza to jest akcja, nie? Ale nie można mieć wszystkiego. Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name, Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Wybaczcie, ale nie mogę patrzeć, że mój koń nie ma pełnego zdrowia. Niech ma marchewkę. Co tego rdzenia zrobię? Nie wiem dokładnie. Najpierw schodzi ten pasek, a później rdzeń, czy... Chyba tak. Tylko jak do nas strzelają, to jest jakoś inaczej. Nie wiem, ten rdzeń odpowiada za regenerację zdrowia. Nie mam zielonego pojęcia totalnie, jak to działa. No, tu chyba nie muszę nic trzymać w tym momencie, bo się ta kamera filmowa sama z siebie załączyła. Czy oni jak kończą rozmowę, to się właśnie chyba tak dzieje, nie? Nie. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Ok,
Mam nadzieję, że nie będę musiał owiec ganiać, bo to była jedna z, wiecie, tam było ganianie grów w Werder 1 i to była jedna z moich najmniej ulubionych misji. Okay. I think that's them over there. The one now. Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Mogę to jakoś przybliżyć? O, nie to chciałem. That ought to do it. All right. Let's go round them up. No nie, tylko nie zaganianie. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marshal? No serio, dlaczego mi się to wyłączyło? Nie, to mi rdzeń, Jezu, nie, to kurwa, to mi rdzeń, kurwa, u tego wywuje. Ja pierdolę, zdrowie, zabójcza precyzja. Chyba tytonik. O, tak chciałem mieć. Those cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things, bring them back to the yards. Którą stronę my je mamy zaganiać, tak by the way? Pretty scattered. Let's get them all rounded up. You ain't helping. Kurwa, nie zabiłem jej, mam nadzieję. Nie, dobra, żyje. Serio, zaganianie owiec. Tutaj jest jeszcze jakaś jedna mała żbunka na owieczka. Owieczko! Wróć do stada, proszę ja ciebie. Grzecznie ja cię proszę. Chyba John zajmiesz się tą jedną? Czy ja się mam nią zająć? Why don't you leave the sheep to me? You ride. A ja muszę z nim jechać w tam, dobra. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Let's go. Okay. No, nie muszę ich chyba poganiać za bardzo. Tylko że się nie rozpraszać mi się tu, proszę. Kurwa. Oni to musieli chyba. Halo, owiec. Tam. Do stada. Proszę mi się tu nie rozpraszać w kamieniach. O, shit. Dobra, czekajcie. Mi się pad rozładował. Kurwa. Dobrze, że mam drugi. Sorry, nie lubię tego zaganiania, bo... Dobra, teraz tej strony, teraz trochę... John, ale byś tak bardziej z lewej, byś środkiem biegły wtedy, nie? Nie tak działają zwierzęta? Tak to muszę je slalomem, kurwa, cały czas machać. Dobra, mi się wydaje, że to tempo jest przespaniałe, bo sobie radzę wtedy z wprowadzeniem ich w miarę. Może one się w miarę nie rozdzielają, to jest... Nie wiem,
Nie wiem, czy to powiedzie, że to jest inteligentne zwierzę, że to się tak nie rozdziela i biegnie stadem, czy że durny i biegnie za stadem każde jedno. Jedno biegnie za drugim po prostu, nie? Dobra, nie będę już się spieszał, naprawdę. O, dobra, przeskoczyła przez ten kamień. Śmieszne te owieczki. Niechętnie dałem je wystrzelać, bym nie musiał tego robić, ale gra mi chyba tego nie zaliczy. To tam później trzeba w jakieś konkretne miejsce jeszcze wcelować, czy one same wbiegną? Tam jest jakaś zagroda, nie? Ja kiedyś oglądałem, to w Top Gear chyba nawet było, jak tam spędzali w ogóle stada owiec, krów i w ogóle bydła i czegokolwiek tam sobie człowiek zapragnął. Helikopterem, kurna, po tych połaciach terenu. Samochody się nawet nie bały. Te zwierzaczki. No, owieczka, tam. No, jedna się musi błąkać tutaj teraz. Dobra, zagonił ją chyba. Co dalej, panie Marston? Mr. Marston? Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. We're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. No, a kiedy będzie aukcja, co? Yes? Dobrze, idziemy się napić? Znowu imprezka w tej grze? Kolejna? 18%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Jo, cieszę się, że nie żyjesz w XXI wieku. Tutaj za... Wkurzenie policjanta można zapłacić 500 zł. To mówię serio. To w sumie wiecie, nic nie robiąc. Po prostu powiedzieć, że pan nie ma prawa. A on powie, że on ma prawo i wam wpierdoli mandat 500 zł. Są takie przypadki. Na przykład ja. I wracamy do salonu, z którego wyszliśmy. Just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never. Gentlemen. Dutch, Meepo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! Pinkertoni? You know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you!
Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn. When I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vandalin, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch. O, pięknie. O, aż zamilkłem z tym wszystkim. Miałem się skupić, wiecie. Tutaj jest na schodach. O, nice, nie żyje. Wyjety, nie. Wszystko do mnie strzela. No, ginże, frajer. Wróć do swojego gangu. No, postaram się, gro. Dobra, ten nie żyje. Ten nie żyje. Tam na górze. O! I tu po lewej. Mam tylko jeden pistolet. Fuck. Co jest? Nie mam amunicji. Co ja wziąłem w ogóle? Oła, ja tak obrywam? No, zajebali mnie, kurwa! God, god damn it. Wróć do punktu kontrolnego. Za dużo ich tu było. Nie nadążałem z przeładowywaniem i w ogóle, no. Dożegałem tylko jeden pistolet. To mi się nie podobało. Okej, okay, no dobra, zaczynamy stąd. Dobra, weźmy tą szybką amunicję. O, faktycznie jest szybka. Szybko to nas zabija. Wręcz na ekspresie. O, shit. Kawałek dre. Kurwa. No to jest najgorsze, jak wszystko mi się buja. No. Frajerze. Kurna, wybijemy cały Valentine zaraz. Kurwa, jestem poszukiwany już żywy albo martwy. Świetnie. Totalnie mi się to nie podoba. Czemu cały Valentine do mnie szyje? To też mi się nie podoba do końca. Podnieść Strausa. Oczywiście. Czemu ja, kurwa? Czemu on musi być postrzelony, a ja mam go nosić? Dawaj, że no Straus. Czy ja mógł mieć pistolet w tym momencie, jak go niosę?
Wolałbym mieć jak się bronić. Gin. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. No załaduj że go. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Mamy lekko przejebane w Valentine, coś tak czuję. Kurna, chciałbym bardziej w głowę celować. O, kapelusz mu spadł. Czemu on ładuje po dwie kule? Nie mam zielonego pojęcia. A jadą tu kolejni. Dobra, siadamy na konia, spadamy stąd. Mamy przejebane! Znowu będę miał dużą karę do zapłacenia. Kurwełe! Dlaczego mnie to spotyka? O, pięknie. Ach, ta złowroga mina. Kurwa, taki mały namiotek. Zacząłem już galopować. Dobra, spierdalamy stąd. Ej, płotki jakieś. Ja to wolę pomijać. Pizdu. Dobra, chyba nie widzieli, gdzie odjeżdżam do końca. Też mogą widzieć ziomka uciekającego na koniu na przykład, nie? No szlak by to, kurwa, przełęcz mi się tu pojawiła. Dobra, nie tam przeszukują. Nie mogę mieć deka wyjebane. Machniemy sobie bourbon z Kentucky. Co by mi się ten odładował, rdzeń. No i teraz mam dwa rewolwery. Patrzcie, wszystko na koniu miałem. Ja jestem poszukiwany, ale to nic, to nic, to nic. Możemy udać się do dacza. Ciekawe, ile mam teraz kary do zapłacenia w Valentine'so. Aż $60. Dobra, niby by mnie było stać, ale... No na razie jeszcze trochę cienko z tym hajsem. Podjedźmy jeszcze do obozu, ja bym jakieś datki na obóz przekazał, wiecie, tam poterem. O właśnie, przecież mogę remedia tutaj sobie uzupełniać. God damn it. To pytanie, czy ja teraz będę mogę... Serio? Mogę na ciebie wejść? Cię przywiązać? Mogę, dziękuję. Mam teraz tylko gadkę z daczem, tylko nie wiem, czy mi to nie zajmie, nie zacznie kolejnego zadania. Widzicie, nie mogę tutaj nic zrobić. Oni tak jakby się zaczęli pakować, czy kichuj. Nie mogę tutaj nic, dosłownie nic nie mogę zdziałać sobie. Także dobra, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Nie będę gadał z daczem, bo nie wiem, co mi to rozpocznie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.